Rafał Król, Expeditions.pl. Dzisiaj o butelce do sikania. Wielu zastanawia się, jak się załatwiamy podczas ekspedycji, gdzie jest minus 20, minus 30, minus 40 stopni w namiocie, jak działa nasza fizjologia. Jednym z takich ciekawszych wynalazków ekspedycyjnych jest butelka do sikania, czyli szczap. Używając takiej butelki możemy nie wychodzić z namiotu, nie musimy się ubierać, nie musimy się rozbudzać. Właściwie wszystko możemy zrobić w śpiworze, o ile ten śpiwór jest wystarczająco obszerny. Korzystanie ze szczaka ma szereg zalet. Pierwszą zaletą jest to, że nie wychładzamy się. Drugą to, że się nie musimy wybudzać, nie musimy ubierać, nie musimy wychodzić na mróz. Jeżeli jest jakaś zawierucha czy wichura, nie musimy szukać miejsca do załatwienia się. Po prostu możemy się wysikać do butelki. Kolejny plus jest taki, że ten ciepły mocz, który trzymamy przecież w ciele, on ma te 37 stopni, tą butelkę możemy sobie włożyć w stopy i się od tej butelki zagrzać. Więc ma to również kolejne znaczenie, ponieważ docieplamy sobie w ten sposób śpiwór. Czy to jest wynalazek tylko na zimę? Nie. Ze szczaka możecie korzystać właściwie przez okrągły rok. Latem co prawda nie ma mrozu, ale żeby się załatwić, to też trzeba wyjść ze śpiwora, założyć jakieś buty czy sandały. W międzyczasie, jak będziemy wychodzili, to wpuścimy do środka jakieś ćmy, komary. Zanim położymy się spać, trzeba będzie to wybić, żeby nas nie pogryzło. Więc ze szczakiem możemy spędzić całą noc w namiocie i nie musimy wychodzić na zewnątrz. Zarówno latem, jak i zimą. Więc ja z takiej butelki na mocz korzystam przez cały rok. Na co zwrócić uwagę? Nie ma znaczenia producent, nie ma znaczenia jakie to ma być, natomiast są pewne reguły, które są dosyć ważne. Po pierwsze, butelka powinna być z miękkiego plastiku. Ona się powinna zginać i wginać. Powinniśmy sobie do niej zrobić sznureczek. Dlaczego? Dlatego, że jak ją mamy w stopach, w śpiworze, to po prostu za ten sznureczek sobie ją możemy wyciągnąć, nie musimy się rozpinać, żeby go sobie wyciągnąć. Zakrętka powinna być łatwa do odkręcenia, czyli powinna być taka chropowata, żeby było za co złapać. I najważniejsza rzecz, wlot powinien być szerszy. Im będziemy mieli szerszy wlot, tym będziemy mieli mniej problemów z tym, żeby się do tej butelki celnie załatwić. Czyli musi być szeroki wlot, łatwe do chwycenia zakręcanie i powinna być z miękkiego plastiku elastycznego, takiego, który nie pęknie, nie jest sztywny, nie uszkodzi się i zawartość nam się nie rozleje. Jeżeli trzymacie w śpiworze drugą butelkę, taką, w której trzymacie picie, zwróćcie uwagę, że one powinny być inne w konsystencji, żebyście ich po prostu w nocy nie pomylili. Więc do sikania powinna mieć po prostu trochę powinna być wyczuwalnie inna, bez latarki po ciemku, tak po prostu, żeby się załatwić. Jak duża powinna być ta butelka? Ja używam półlitrowej, ale to dlatego, że większość moich namiotów ma taką zimową wentylację, taki rękaw, przez który ja sobie mogę te pół litra wylać w dowolnej chwili. Jeżeli macie zwykły namiot turystyczny, taki trzysezonowy, no to jak będzie pełna, to trzeba będzie niestety wysunąć łapę i gdzieś tam wylać poza obręb namiotu, poza przedsionek. Więc jeżeli macie otwór wentylacyjny, taki na zewnątrz, gdzie możecie wylać w każdej chwili, to nie jest potrzebna jakaś wielka butelka. Między pół litra a 0,7 wystarczy. Jeżeli jeździcie na ekspedycję, jeżeli to ma być wyjazd zimowy, jeżeli namiot nie ma specjalnego fartucha, wentylatora, żeby wylać zawartość w dowolnej chwili, potrzebna będzie trochę większa, mianowicie litrowa.
Warto dodać, że lekarze, fizjolodzy uważają, że trzymanie moczu w nocy, powstrzymywanie się od sikania jest niezdrowe i też wywołuje pracę pewnych mięśni, które to wszystko trzymają i tracimy w ten sposób energię, nie odpoczywamy. Więc ze szczakiem możemy komfortowo sikać w dowolnych warunkach. Warto zwrócić uwagę, że dziewczyny też mogą się do tego załatwić, ponieważ od czasu, kiedy kobiety zaczęły latać w kosmos, w turystycznym przemyśle pojawiły się specjalne wkładki dopochwowe, dzięki którym dziewczyna też może się załatwić w namiocie do takiego słoiczka. Może być to słoik po oleju samochodowym, po jakichś odczynnikach chemicznych. Ważne, żeby to była butelka miękka, ze szczelną zakrętką i z dobrym chwytem. Korzystajcie ze szczaka. Polecam, to naprawdę działa. Wszystkiego najlepszego. Rafał Król, Expedition Spirit.